drodzy Państwo, zanim powstało nasze repozytorium, w pewnym stopniu funkcję repozytorium próbowała pełnić biblioteka cyfrowa. Możemy właśnie tutaj w tym zakresie pochwalić się dwoma projektami. Po pierwsze, projektem właściwie małą kolekcją doktoratów, którą pozyskaliśmy dzięki uprzejmości naszych pracowników, którzy oczywiście zachęceni tym, że ich prace będą udostępniane w DART Europe, deponowali właśnie swoje prace w naszym repozytorium. Co ciekawe, właśnie jedną z najczęściej wyświetlanych prac doktorskich wyświetlano ponad 21 tysięcy razy, a wersji papierowej nie korzysta w tym czasie absolutnie nikt. Myślę, że mogę powiedzieć, że naszą chlubą jest również stworzenie bibliografii pełnotekstowych najwybitniejszych profesorów Politechniki Warszawskiej z okresu międzywojennego oraz pierwszej połowy XX wieku. Niewątpliwie te dwa projekty były formą promowania idei otwartego dostępu do informacji oraz repozytoriów. Poza oczywiście tymi właśnie dwoma projektami prowadziliśmy spotkania informacyjne dotyczące open accessu na wydziałach. Na naszej Politechnice prowadziliśmy również liczne akcje ulotkowe, plakatowe, gdzie dzieliliśmy się informacjami dotyczącymi idei otwartych informacji oraz repozytoriów. Co istotne, i myślę, że również możemy to zaliczyć do akcji promocyjnych, w roku 2011 przeprowadziliśmy badanie ankietowe, którego celem było dowiedzenie się, czy środowisko ankietowe w ogóle wie, czym jest idea repozytoriów. I jeżeli wie, to jakie są ich obawy w związku z tego typu projektami. W wyniku tej ankiety okazało się, że najczęstszą obawą, jaką posiadali nasi respondenci, były możliwości plagiatowania i wykorzystywania wyników badań przez osoby do tego nieupoważnione oraz późniejsze problemy w publikowaniu prac u wydawców komercyjnych. Jeżeli chodzi o korzyści, jakie widzieli w idei stworzenia repozytorium, to było to po pierwsze szybkie upowszechnienie ich publikacji oraz promocja uczelni i nieograniczony dostęp do tych zasobów. Za najmniej istotną kwestię uważano natomiast usprawnienie zadań administracyjnych. Co ciekawe właśnie, ten punkt, to ułatwienie zadań administracyjnych, tak naprawdę było takim haczykiem, które skłoniło nasz pracowników uczelni do uznania naszego repozytorium jako system centralny. Pierwsze dwa projekty, które Państwo tutaj właśnie widzą na tym slajdzie, prowadzone były przez Politechnikę Warszawską. Te dwa projekty właśnie były w pewnym sensie bazą, która umożliwiła nam wzięcie udziału w projekcie Synad, a który to pozwolił nam na dalsze prace nad tworzeniem repozytorium. Cele utworzenia repozytorium. No myślę, że chyba wszyscy Państwo doskonale sobie zdają sprawę z tego, że celem biblioteki jest oczywiście gromadzenie i archiwizowanie jak największej ilości dokumentów, zwłaszcza pełnych tekstów. Z punktu widzenia natomiast innych jednostek Politechniki jest to właśnie celem repozytorium, są właśnie wspomniane ułatwienia w przygotowywaniu chociażby różnego typu raportów. Chodzi tutaj głównie o tworzenie ankiety jednostki. Od samego początku prowadziliśmy silną współpracę z Wydziałem Elektroniki, która Bogu dzięki trwa do dzisiaj i wspieramy się na każdym kroku. Nasza współpraca polegała przede wszystkim na testowaniu bazy, którą właśnie przygotował Wydział Elektroniki i na dokonywaniu różnego typu korekt, które były wymagane ze względu na zaciągnięcie metadanych przez system Zotero.
Jaki był udział biblioteki w przygotowaniu do uruchomienia naszego repozytorium? W roku 2012 pozyskaliśmy środki finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego właśnie i w ramach tego projektu moglibyśmy przygotować środowisko prawno-organizacyjne dla właśnie powstania naszego repozytorium. Tutaj w skład tego środowiska wchodzą między innymi wytyczne dla redaktorów, oświadczenia licencyjne i co najważniejsze uchwała Senatu z 21 listopada 2012 roku, która już definitywnie wprowadziła nasze repozytorium na grunt Politechniki. Uchwała Senatu wyraźnie mówi, że od 1 stycznia 2013 roku obligatoryjnym jest ewidencjonowanie i archiwizowanie danych o utworach powstałych właśnie w bieżącym roku. Natomiast już od roku 2014 wprowadzany jest obowiązek przygotowywania różnego typu raportów, czy to do ankiet jednostki, czy do potrzebnych do nadawania tytułów, czy stopni naszym pracownikom i studentom, właśnie za pośrednictwem naszego repozytorium. Zostało 5 minut. Dobrze, postaram się. No, zadanie już pokrótce omówiłam. Myślę, że wszyscy Państwo doskonale wiedzą, jakie zadania ma repozytorium. Jeżeli chodzi natomiast o archiwizowanie, to rekomendowaną oczywiście przez nas licencją jest Creative Commons, uznanie autorstwa oraz użycie niekomercyjne. W tym przypadku, tworząc właśnie nasze umowy licencyjne, określiliśmy, że to właśnie autor ma możliwość zdecydowania, czy jego utwór będzie udostępniany w pełnym wymiarze, czy też dostęp będzie ograniczony, chociażby czasowo, czy też wgląd będzie tylko i wyłącznie dla osób zarejestrowanych w systemie. System repozytoryjny posiada oczywiście bardzo wiele przydatnych funkcji. W tym miejscu chciałabym Państwu właśnie wspomnieć o szerokiej możliwości wyszukiwawczej, gdyż repozytorium przeszukuje nie tylko słowa kluczowe, ale również pełne teksty. I ciekawym jest właśnie możliwość raportowania przy pośrednictwie repozytorium. Tu mają Państwo slajd przedstawiający, jak wygląda nasze repozytorium. Jest to wyszukiwanie proste, gdzie można wyszukać różnego typu książki, rozdziały, artykuły, prace doktorskie i inne tego typu materiały. Tutaj właśnie widzą Państwo rozwinięte informacje na temat jakiego typu raporty możemy sobie przygotować. Jest to screen zrobiony po zalogowaniu się przez jednego z redaktorów. Mamy możliwość również tworzenia strony domowej pracowników. Tu, jak Państwo widzą na przykładzie strony profesora Rybińskiego, mamy krótką charakterystykę jego działalności, dane kontaktowe oraz informacje o publikacjach, jakie znajdują się w naszym repozytorium. Istnieje również możliwość w naszym repozytorium wydzielenia lokalnego repozytorium na potrzeby jakiegoś wydziału czy instytutu. Tutaj na przykładzie właśnie Wydziału Elektroniki widzą Państwo, że wyszukiwanie można zawęzić do konkretnych instytutów danego wydziału. Myślę, że z dumą możemy powiedzieć, bo startowaliśmy tak naprawdę 1 stycznia 2013 roku, że na dzień dzisiejszy w repozytorium znajduje się prawie 19 200 publikacji. Wydaje mi się, że to jak na tą naszą krótką, właściwie sześciomiesięczną pracę, jest to wynik całkiem niezły. Podczas prac wdrożeniowych przeprowadziliśmy wiele szkoleń dla redaktorów wydziałowych, pomagawaliśmy również Wydziałowi Geodezji i Kartografii we wprowadzaniu ich danych za rok 2012, co Wydział wykorzystał na finiszu do przygotowania swojej ankiety jednostki za rok ubiegły. Minuta do końca. Dobrze. Myślę, że Państwo zdają sobie sprawę, że problemy oczywiście dalej pojawiają się z obawami autorów co do deponowania prac u nas, oczywiście problemy finansowe czy konkurencyjność systemów zewnętrznych.
Nasza to ogromna determinacja oczywiście pozwoliła nam na ziszczenie naszego marzenia o stworzeniu repozytorium, a współpraca z Vejty, którzy są autorami naszej bazy, pozwala nam dalej bazę, nasze repozytorium rozwijać. Podsumowując, rola opiekunów nad repozytorium została podzielona na dwie jednostki. Na Wydział Elektroniki, który, jak wspomniałam, zajmuje się kwestiami technicznymi związanymi z bazą, i na Bibliotekę Politechniki Warszawskiej, która zajmuje się kontrolą merytoryczną danych zaciągniętych i wprowadzonych do naszego repozytorium. Dalej oczywiście staramy się przekonywać środowisko akademickie do tego, jak ważne jest nasze repozytorium i jakie możliwości nam daje. No, z niecierpliwością czekamy na rok 2014, który będzie niewątpliwie egzaminem całego naszego repozytorium. Zresztą właśnie w roku 2014 po raz pierwszy będziemy generować raporty, które będą potrzebne do ankiety jednostki. Co dalej z naszym repozytorium? No oczywiście staramy się dalej pozyskiwać różnego typu dokumenty, rozszerzać również ofertę naszego repozytorium o patenty czy dokumenty multimedialne. Marzy nam się również, żeby repozytorium stało się częścią bazy wiedzy, która będzie miała możliwość pozyskiwania danych z systemów działających na podobnych zasadach. Nie wszystko udało mi się powiedzieć, co chciałam Państwu dzisiaj przedstawić, no ale cóż, niestety ograniczenia czasowe pozwoliły mi tylko na to. W razie jakichś pytań proszę, albo proszę nas zaczepiać. Koleżanki tutaj dwie siedzą z przodu. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania. Dziękuję. Dziękujemy Pani bardzo serdecznie.